Halo, halo, hej, siemano, a wszystkim ludziska, z tej strony Hades, a wraz ze mną jest Plepsu. No hej. Patrzcie, tu jest Plepsu, dzisiaj z Plepsem jedziemy po złote drzewa, bo Plepsu wie, gdzie jest. Ogólnie patrzcie, co dostałem od Plepsa, znaczy na potrzebę tego odcinka. Tak, to jest sikiera, którą da się skraftować, o którą pisaliście, że da się zrobić. Plepsu, widzę, że przygotowałeś most. Mhm, już możemy jechać. To takie ciekawe dosyć, że jedna osoba płaci za to, a... No, a wszyscy mogą. Wszyscy mogą przejechać. Śmiesznie uważam. No i oczywiście standardowo to na początku wam podziękuję za wszystkie lajki, bo to chyba będzie piąty odcinek, a wy... No niszczycie. No, i tyle, tak. A czekaj, to jakoś tu się jechało, no nie? No na samą koniec trzeba jechać. A, jeszcze parkier nas czeka. O, halo! Halo, panie Plepsu, proszę. No. O nie. Leży tu drzewo. Teraz trzeba jakieś znaleźć, które możemy przenieść tam. No widzę takie duże. Halo. Tylko jakoś. Tylko martwi mnie to, że. Aha, nie, czy to jest niczyje. No. Tylko jak je przepchać. Tylko te drzewa są takie tragiczne dosyć do przenoszenia. No. I teraz milion osób się znajdzie ten, takich, przeszkoda jest, to łatwo to się idzie tak. Przynosi ten. Dobra, więc weź popróbuj z tym dużym, a ja ten. A ja zetnę na szybkości tutaj. W ogóle nie mam pojęcia na czym, jak zrobić tak, żeby cały czas, wiesz, rąbać drzewo, nie? Bo wiesz, niby cały czas naparzam w lewo, ale raz jest 7 razy pod rząd i no. Nie wiadomo w sumie. A no i w ogóle mnóstwo komentarzy pisaliście, gdzie są jakie drzewa. Halo, proszę nie latać. Pisaliście, gdzie są bodajże niebieskie drzewa. Nie wiem, Plepsu, czy ty za mostem tam byłeś? Trzeba tak, przepłynąć gdzieś. Tak, jeśli chcecie, żeby Plepsu był moim tu takim przewodnikiem, to możecie też to napisać. No. To jest takie, co tu powiedzieć, to powiem no, tak, to jest bardzo ten... Nie mogę tego przenieść tym, samochodem przepchać? Nie, no spróbuj, mi słabo idzie. Ty idziesz, no. Bo ogólnie zauważyłem, że to jest na zasadzie takiej, że próbuj jak najwyżej podnieść i troszeczkę do tyłu iść, nie? No nie, halo, drzewa. Ale w ogóle, bo oglądałem jakiś poradnik, no nie? Jak dojść do tego złotego drzewa. No ty... taka to jest porażka z tym drzewem. Jak dojść do tego, tak, drzewa i ono nie jest złote tak naprawdę. Trochę smutno mi się zrobiło. Ale jest dużo za nie. No tak, no to nam chodzi. Wiesz co, jakby tymi tak mniejszymi tutaj w rogu upchać te wiesz, gałązki i spróbować po nich przejść. Czekaj. Tak szczerze, to chyba brzmi bardziej realnie, żeby to przenieść i no. No. Tak, mógłbym wam cięcie zrobić, ale nie. Ale nie. Ale nie. Chyba, że będzie bardzo słabo. Nie no, może przy transporcie już samych złotych drzew i rąbaniu to akurat mogę. Bo pewnie się... Chociaż nie, bo widziałem chyba, że dosyć szybko tą najlepszą sikierą się ten... No. Dobra, nie. Jak ci idzie? Czekaj. No, powiedzmy, że jeszcze troszeczkę brakuje. Mhm. Dobra, to jednak może bez kitu ułożymy to i no. I zaraz wrócimy. Tak. Dobra, słuchajcie, wskakujemy, Plepsu tu doniósł drzewo, które ja ściąłem. I co, i tak? Musisz wskoczyć na to. No ale skoczyłem, halo. No już jestem. O, halo, dzień dobry. No. Dobra, z tego co wiem, to się trzymamy wzdłuż prawej ściany. Tak. I tam jest woda, którą jak możesz przebrniemy. Mhm. Czy coś. Teraz tak się zastanawiam, jakie mi drzewa zostaną jeszcze do odnalezienia. No tam są zombie i te złote. Są zombie złote, czyli zostanie mi jeszcze na wyspę po polecenie, po płynięcie. W ogóle, gdzie jest ten koleś, co transportuje na wyspę? Jest tam taki mostek. Tam trzeba pogadać chyba z nim. Most? Może nie byłem. Na plaży. Może, jakiej plaży? Halo, jakiej plaży? Nieważne. Jakiej plaży? Dowiem się chyba w swoim czasie. No. Patrz, ale ku takiej przygodzie idziemy. Mhm, już jest prawie jesteśmy.
A tak, i ja nie pamiętam, czy ja to w ostatnim odcinku mówiłem, za 3000 możemy pierwszy kawałek tego ziemi polepszyć sobie, to sprawdzałem, jak tam dalej wygląda, to już nie wiem. To jeszcze dzisiaj możesz w sumie, na odcinku. Tak, jak będą grzeczni. Tak. Oczywiście. Dobra, tutaj to są, rozumiem, te deadwoody. Przydałby się tu samochód jakiś. Tak, jest tu jeszcze jedno przejście, ale nie wiem, jak je odblokować na razie. Aha. Że twoja widownia będzie wiedzieć. Nie wiem. Okej, to są deady, a gdzie jest złote? To. To jest złote. To... Aha. No. Aha, okej. Tak. W środku jest złote. Serio? Zaraz zobaczę. Znaczy, widzę, że pióry złote lecą, nie? No. Nie wiem, ktoś mi w chuja zrobił. Ale są jako złote. A które są bardziej warte? Zombie czy...? Zombie są mniej warte. A dużo? Chyba złotówka. Złotówka jest tutaj, nie wiem, końcy czy jak to się nazywa tutaj. Mhm. Nie, nie to, dużo. To rozumiem, że ładujemy... Wszystko. Wszystko, cały las wypchamy. Będziemy bogaci. No, właśnie, bo też tam pisaliście, że żebym kogoś wziął też do innego, ale mi się wydaje, że tak takiego plebsa wezmę, żeby raz na jakiś czas mi pomógł, nie? Ale raczej pewnie poza odcinkami plebsu mi wszystkie triki pokażę. Byś na odcinku pokazał. Tak, bo później ja nie mam o czym z wami rozmawiać i no. I wiecie. Ale... Wiecie, możecie za to, że plebsu tutaj poświęcił swój czas, zostawić kciuka taktycznego. 7 minuta, ja żebrze trzeci raz o lajki. Widzisz. No, przypominam o dzwoneczkach i innych takich sprawach. Hech, jak żebrać się już na maksa, nie? No, już cały odcinek żebraj. O, chcecie taki odcinek? Będę wam cały odcinek żebrał. Właśnie, nikt nam drewna nie może podwędzić, nie? Z tego co kojarzę, no to... w ogóle powiedz mi, czy ty wiesz, co jest w wulkanie? Bo wulkanie jest taka wyrwa. Nie. A. Ale tam jest chyba jeszcze jakieś drzewo. Aha, no albo bo... przejście tutaj, nie jestem pewien. A, no to okej. Okay. A nie da się jakoś tutaj skrócić tego dystansu, na przykład... Zrzucić? No, tak niby by dało radę. Ale... Bo nie, to jest takie... Takie, może? Może. Dobra, to trochę tu wyniosę. Nie wiem, znaczy może nie na kubkę, nie? Zastanawiam się, czy najpierw bierzemy to drewno i wiesz, takimi jakby stacjami, czy... Obojętnie w sumie. W sumie tak. Dobra, to wiecie co, my ogarniemy tu to drzewo, żeby was nie nudzić. Tym, że tak powiem, przenoszeniem tego. Wiecie, gdzie jest złote drzewo, gdzie jest zombie wood i zaraz zobaczymy, jak wygląda to jego, z jego produkcją i cenowo. Więc no, więc znów magia cięcia. To już ładuje. Dobrze, plebsu ładuje. Akurat złapało to, tak śmiesznie to w sumie brzmi. No słuchajcie, musimy załadować teraz nasze oczywiście drewienko. To jest tak ekscytujące, że postanowiłem, że wam to pokażemy. Mam nadzieję, że się cieszy. Poza tym chcieliście, żeby wam pokazywać takie rzeczy. Może halo? Nie wiedzą jak. Halo? Hej, halo. O, dziękuję. W końcu. Właśnie, podobno ta siekiera za 2000 ludziska jest porównywalna z tą kraftowalną niby najlepszą. Tak, przynajmniej tak plebsu twierdzi, nie? Nie, no mogę ci wrzucić i zobaczyć. Ja to później. Dobra. O, w sumie miałeś rację, że mogą być małe problemy. Będę musiał kupić na pewno większą maszynkę do przerabiania. Tego jestem pewien. O, dobra, dawaj. Aha, to okej, to już jedno załadowałem, powiedzmy. Aha, przypomnij mi, ja chciałem wziąć więcej tego drewna, pamiętam. Tak, mówiłeś, że załadujesz wszystko. Spoko, dwa kursy zawsze można zrobić. I tak dobrze, że tutaj mam ciebie i twój transportowiec. Szybciej więc pójdzie. Więc możecie napisać też w komentarzu: o plebsu, dziękujemy ci za to, że powstał tak świetny odcinek. Świetny. Najlepszy na świecie. Bo
bo wy jesteście dobrymi widzami pod tą serią. Pod innymi no troszeczkę gorzej. Tylko pod idzie, tą serią. Nie? Tylko pod tą serią. Plebsu, twój samochód skacze. Widzę. Dobra, to może troszeczkę te zombie wezmę na mniejsze kawałki. Tak, w ogóle tak, bo pewnie ktoś napisze, bo no, na bank się znajdą takie osoby, że Hades, ale po co brałeś zombie łuda, skoro złote są droższe? Tak, wiem, że są droższe, ale chcę wam pokazać po prostu... Jaka jest różnica? Jaka jest różnica, tak. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. Dobra, może nie tyle co ciekawe, ale jeżeli ktoś by właśnie nie wiedział, nie? Poza tym chcę zobaczyć, jak wyglądają już deski z tego. Bo deski chyba kolorystycznie wyglądają tak samo jak te... Znaczy w ściany, nie? No, mm-hmm, w tym sensie. Tak samo jest. No, to może mi się spodobają i będzie zombie house. No już to widzę. Nie no, nie chciałoby mi się transportować tego drewna. No. Dum, 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 dum. Nie no wiesz, no jak tak już na tej kawałeczki malutkie to tego zombie ładuje, to wygląda całkiem nieźle, czy coś. Tylko trzeba to wozić. Tak, to jest problem, nie? Ale, ale na pewno ktoś, kto, bo ogólnie mówię ci, mnóstwo porad dostałem i to ktoś może napisać, czy da się tam wjechać samochodem. No, jak tak. Się tam dostać? Bo jest jeszcze jedno wejście, ale... Podobno od wulkanu, ale to są tylko takie spekulacje i w ogóle, no. Dobra, coś tu ścinam. Masz jeszcze tam miejsce, czy...? No, jeszcze trochę mam. Tak, i ogólnie z plebsem ustaliliśmy, że to wszystko idzie na moje konto. Jakby ktoś się pytał. No, powiedzmy. Ja tak. plebsu dostajesz fame. Super. Płacisz za fame tym drewnem. Drewnem. Nie, nikomu nie dam fejmu za drewno więcej. Takie heheszki, żeby nie było, że ja wiem, jak wy wierzycie we wszystko, co się mówi. Jak ty chcesz to przewieźć? Co? No... To? No przecież leżało to. To nie wejdzie. Nie ma szans. Plebsu, to ja gram w tę grę... Nie tak? wiem ile. No dobra, ty grasz krócej, ale to no. mi powiedzieli. Halo, wzięliśmy ten sam... No. Tą samą kłodę. Dobra. Halo, drewno, nie, drewno jest na miejscu siedzącym. Spadnie ci to. Spoko, spoko. No nie. Aha. Dobra, jeszcze załadowaliśmy. Ja się boję ruszyć w ogóle. No nie, nie rób mi tego. Ej, teraz. No. Aha. Aha. Dobrze, jedziemy na dwa kursy. Aha. Halo, ale to Roblox ma jakieś lagi dziwne. Przecież to są lagi. Przecież ja zgubię całe drewno po drodze. Halo, no co tu się dzieje? Come on. To są lagi. Ale bym dużo drewna przywiózł, o kurde. No nie. Wiecie co, to my może dowieziemy to na miejsce. I dopiero. I się zobaczymy. Słuchajcie, jak... No... tak. Prawda, szkoda, że ty nie widzisz mojego samochodu teraz, ale co, moja skacze? Przyczepa jest do tyłu, moje koła są na masce. To dobrze ci idzie. I tak... Aha. Super. Okej, ale przyczepa mogłaby się... Okej. Ja coś ładuję. Słuchajcie... Ja chcę pod tym odcinkiem dużo lajków, bo to co się dzieje pod tym tutaj z tymi samochodami, to jest tragedia. Dzisiaj to jest zły dzień na włożenie złotych... Wyjątkowo. A może to jest klątwa złotego drzewa? O nie. O nie, możecie wymyślić historię złotego drzewa jak chcecie. O, patrzcie, to znów was muszę do pisania komentarzy, ale ze mnie zły youtuber, nie? Nie wiem, Plebsu, czy widziałeś moje koło? Ale nie. O, widzę tę przyczepę. Okej. Ja znowu biorę trzy kawałki. A no, okej. Okay, dobra, no, dwa. Zaraz wam pokażę, co się dzieje z tym drewnem, kiedy się próbuje wieść się. I nie, słuchajcie, to... Dobra, wiesz co, mój samochód dostaje już pierdolca, jak po prostu stoi. To trzeba przyznać.
Dobra, spróbuję dwa kawałki zawieźć. To możemy na razie tylko to przewieziemy przez most. Nie. Pokazać. Nie. Wiesz, plebs. O nie. No nie. Wjechałem na patyk. Co? Wysypałeś wszystko? Nie, zatrzymałem się w miejscu i nie mogę się ruszyć. No dobra, jednak przekonałeś mnie. No. Tylko, o, czekaj, o, muszę wyciągnąć. To jest wina gryli nasza, no. Halo, gro, proszę współpracować. Wyjątkowo teraz. Nie wiem, czy widzisz to koło moje po lewej stronie. A widzę. I ogarnij to, że kranie łapie tego, że ja mam to koło. To jest najciekawsze, powiem ci. Jest. Ale teraz jedzie elegancko, powiem ci. Naprawione? No, tak jakby, no to proszę go, że mam trzy koła. To jedzie dobrze dosyć. A to się nie liczy, to tak. Dobra, to... A, moja przyczepa, no cześć. Dobrze, to no, my to przewieziemy. I znaleźli sposób, jak przetransportować więcej drewna. Jadąc tyłem. Jadąc tyłem. A to w ogóle ciekawe, że nasz Lutek nawet nie trzyma kierownicy, nie? Ale... Kto tam? Ale on jedzie. Jedzie. Dobra. Dobra. Można przerobić. Pierwszy kawałek. Złotego drewna. Halo, drzewo? Bo się zablokowało. Muszę patrzeć, jak ono ono wygląda jak zwykłe drzewo. Halo. Ale jest złote. Ale jest złote. Jest złote w środku. Teraz zielone. W ogóle tam nie stać ten samochód, ale... Nie, to te zielone to nawet ładnie wygląda, no. Czy zielone, no. Tylko najgorsze jest to, że wszystkiego nie wepchamy tam. No, to na pewno. Dobra, to przerobię. Jedziesz tam po resztki? Tak, jeszcze po co siadę. Okej. Okay. To ja tu przerobię ile wlezie. Może, bo podobno te drzewa są drogie. To może uda nam się nazbierać na tą najlepszą. Właśnie, swoją drogą. Ja chętnie nie sobie auto naprawię. To... O, znikło mi auto. A. No, tak jechałem sobie i nagle idę piechotą. A. Plebs tak... A, I się most podnosi. Super. Plebs, znalazłem twoje auto. Gdzie jest? Wcale go nie zrespiłem. Aha, dzięki. Ale to przecież jesteśmy na mojej działce, tak? Ale masz, dzięki, że mi okradłeś auto. Masz auto przed tym mostem. Ej, no ja wydałem na nie 8 dolków, okej? No. 8 dolków. Super. Ej, muszę się wracać. Masz pod mostem. Nie marudź. Przywiozłem ci. Dobra, tutaj wpakujemy wszystko, co jeszcze mogę. Tylko tak... Chyba dużo tego mi nie zostało, tak szczerze, nie? No już jadę po więcej. Chociaż, o nie, ej ty, jeszcze takie mogę zmieścić, okej. Okay. A to jeszcze wejdzie? To. No jakby to popieścić troszeczkę, to na upartego. To się zmieści. Halo. Halo, pani gro, proszę ścinać. Jak ścinam. Nie no wiesz, bo chcę jak najwięcej zabrać. Jednak to się nie zmieści. No, więc po podwędzeniu plebsowi auta. Okej, okay, dobra, tu jest parę deseczek. Ej, no to złote to nawet ładnie wygląda na jakieś ściany, no. No, albo na podłogę. Ale chyba z różowego wolę, albo z białego. No ja z białego będę budował. Dobra, kolejne. Ej, inaczej, dobra, to jest dosyć blisko. Jestem z tego zadowolony. I muszę jechać tyłem, tak? Tak, tyłem. O, tylko wiesz co, mój samochód już jakby dostaje padalca, nie? Ja tyle ładuję dopiero. No faktycznie. Tyłem to jedzie normalnie. Aha. To jest logika. O. Ważne, że działa. Dobra, mamy 475. Zobaczmy ile z takiego małego kawałka jest i... To 200 jakoś, to... Wow, 600 dostałem z jednego nawet. No, sporo jest. Okej, okay, to mi się podoba. Czyli z tego, bo to jest największy kawałek.
Największy kawałek to powinienem tak dostać 600, co? No. No nie, dostałem troszeczkę mniej. Ile kosztuje ta najlepsza? 3,5? Nie, ona kosztuje 16 chyba. Wiesz co, przerabiarka. Aha, no 16. Mhm, czyli jednak tak. Ale działka jest za 3000. A masz rację, ale pytanie, czy ja potrzebuję. Gdzie jest mój samochód? A, no tutaj. Okej, tu. A, bo ja podjechałem nim. To jeszcze wrzucasz, czy nie? Ale a da się to przerobić? Nie, da się no niektóre chyba przerobić. Nie, no to przerabiamy. Plebsu, dobra. Halo. Co z ciebie za biznesmen? Czekaj, co z wypadło. Ciebie, kurczę, za biznesmen? I im więcej przerobimy, tym więcej cashu będziemy mieli. No tak. No, więc to popłaca się. To no, już jadę. No wiedź chociaż w samochodzie. No nie, dobijaj mnie. No nie. Bo w sumie to tutaj, znaczy nie pamiętam, czy ja czegoś tu nie zmieniłem, ale... ale to powinno wpadać do samochodu, tylko w tym momencie zaparkować tym samochodem, to jest w ogóle graniczy z cudem. Tak szczerze, no bo to są te większe kawałki, no to je tu będzie trzeba sprzedać. A, okej, rozumiem, tak. Okej, są problemy serwerowe typowo po prostu. Tak. Okej, no to tak niestety. Dobra. No tak to tą działkę, tak się zastanawiam właśnie. Halo, wszystko tam wchodzi. Znaczy, na upartego to się dałoby te większe, wiesz, tam no, ale przerobić, tak. Ale nie, dobra to. Załadować na auta te duże. O, dostajesz kłodą w łeb, jak się czujesz? Dzięki. Jak się czujesz, plebs? Wyjątkowo dobrze. Jak się czujesz? O, to dobrze. W sumie jakbym dostał takim klocem w głowę, to też bym się dobrze czuł, chyba. Niepewnie byś się czuł. Tak, nie wiem, co bym miał zrobić, co powiedzieć. To jeszcze w sumie zobaczymy, jak to wygląda w ogóle za sprawą tego. Tych zwykłych. Kurde, ale z tej kłody byłyby deski, ale hajs byłby za nie, no. A musisz sprzedać. A muszę to tak sprzedać, nie? To boli. Dobra, to sprzedawaj. I... dwie stówki za taki ten? Myślę, że z 6 na spokojnie by się wyciągnęło za ten. Przerobione? Ta. No troszeczkę bieda. Jep. No to za te zielone przerobione, to po 200 mi no, chodzi, no, sporo. Nie? Patrz, za taką małą deseczkę. No. No, stówka. Nie patrzyłem nawet. Stówka. W sumie, tak niby, a takie widzowie mieli być uważni, nie? No dobra, tam zablokowałem, bo mi jest kaleka. Halo, leć drewno, leć! Leć! Halo, plebsu, ukradł mi drewno. A co, zabrałem? Tak, bo przestawiłeś chyba. Halo, czuję się oszukany. Nie, mnie nie zabierz. Halo, weź tu swojego tego. Już? Halo, czy... Aha. No plebsu, już. Jest problem. O, chwila. Zablokowałeś. Jest, jedzie. Dobrze. Hades naprawi. Ja wiedziałem, że ja dam radę. Dobra, więc słuchajcie, to też mogłoby być na tyle, tylko jeszcze sobie kupimy większą działkę. Chociaż te pieniądze pewnie mógłbym lepiej spożytkować niż powiększenie działki, ale... Nie wiem. Ale kupmy. Ale kup. Yeah, I do! Tak, chciałbym... dobra, w którą stronę? Dobra, nie, w stronę garażu to chyba nie. Okej, okay, powiedzmy. Kup. Yeah, kupione jest. No słuchajcie, więc... Okej. O, w ogóle klocek został. Trudno. Przerób go jeszcze. Więc go się nie da przerobić. Więc no słuchajcie, to byłoby na tyle. No niedługo będziemy musieli coś zrobić z tą działką. Mam jeszcze parę... mam jeszcze wyspę do odwiedzenia. Mamy stamtąd niebieskie drzewa do wydobycia, powiedzmy. Wydobycia? Tak, wydobycia. Mamy jeszcze biom zimowy. No, mamy mnóstwo rzeczy, tylko na to trzeba mieć pieniądze, więc wiecie. Więc z czasem. Więc z czasem to będzie, więc ja dziękuję, że plebsu mnie oprowadził po złoto zombiastym biomie. Możecie również napisać dziękujemy ci plebsu. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć. No pa.